Na starcie były kulinaria. Zajęcia przygotowały animatorki zaangażowane w promocję lokalnych produktów, a gościem specjalnym był Mateusz Biernat, znany nie tylko dzieciom z telewizyjnego turnieju MasterChef Junior. Mateusz opowiadał rówieśnikom o swojej przygodzie z telewizją TVN oraz wspólnie z dziećmi przygotowywał wakacyjną pizzę. Sporą atrakcją był pomysł wspólnego mieszania fantazyjnych koktajli. Były brzoskwinie, szpinak, pietruszka i wiele innych zdrowych składników. Kulinarne spotkanie w gminie Krobia okazało się bardzo ciekawe, zarówno dla dzieci, jak i dla gościa. Cały czas jeżdżę, mam jakieś wyjazdy, ludzie mnie poznają. No właśnie, czy już minął ten pierwszy szał, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, na razie jeszcze nie, jak ja zauważyłam, bo jeszcze jest takie mną zainteresowanie. Bardziej lubię z dziećmi, bo ja też jestem jeszcze dzieckiem i z dziećmi wolę też, ale i dorosłymi też lubię. Robimy pizzę, pisterki. Z kim? Z Mateuszem. Powiedz mi, czy to była taka niespodzianka dla was, fajna? Tak. Pizze były z szynek, ze sera, i z pieczarek, i z pomidorów, i z papryków. A te soki to takie zwykłe soki były, czy jakieś inne trochę? Były trochę inne, były na przykład z różnymi owocami tropikalnymi. Fajnie było. A co było najfajniejsze? Wszystko. Tego dnia dzieciaki uczyły się również dekorowania stołów. Wykorzystano różnorodne motywy, w tym, jak na biskupiznę przystało, ludowe. Innym pomysłem były zajęcia z mody, charakteryzacji i fotografowania. A wszystko w plenerach zamku w Rokosowie. W sumie zajęcia Letniej Akademii Przygody trwały 5 dni. Każde miało inny temat przewodni. Pomysł wyszedł od osób instytucji i organizacji z gminy Krobia, które w ciągu roku współpracują przy realizacji innych zadań. Tym razem działacze wyszli z założenia, iż wykorzystując swoje umiejętności i jednocząc siły, mogą razem przygotować dla dzieci atrakcyjną i bardzo różnorodną ofertę wakacyjną. Nad organizacją Letniej Akademii Przygody czuwała grupa nieformalna o nazwie Wakacyjna Kooperatywa, a patronowali przedsięwzięciu Gmina Krobia i Fundacja Miejsce Moje z siedzibą w Gostyniu.